Tegoroczny raport pokazał, że firmy rodzinne są coraz lepiej postrzegane przez zarówno pracowników, jak również konsumentów. Dlaczego są postrzegane dobrze przez pracowników? Po pierwsze, firmy rodzinne są bardzo często lokalnymi firmami, a zatem pracownicy mają blisko do pracy. Po drugie, bardzo często w firmach rodzinnych istnieje dobra kultura organizacyjna, taka kultura, gdzie pracownik ma blisko do osób zarządzających, gdzie może się dzielić swoimi pomysłami, z drugiej strony może łatwo otrzymać informację zwrotną. Można zauważyć, że jeżeli chodzi szczególnie o milenialsów, czyli to najmłodsze pokolenie, pracownicy lubią wiedzieć, po co pracują, dlaczego pracują. I często w dużych firmach ten element, gdzie jestem, co robię i po co to robię, on niestety zanika. Natomiast jeżeli w firmie rodzinnej jest właściciel, który realizuje swoją pasję, jest właściciel, który wie, dokąd chce zmierzać, to ci młodzi ludzie też wiedzą, dlaczego pracują i dokąd zmierzają. Z punktu widzenia natomiast konsumentów, bez wątpienia coraz bardziej produkty firm rodzinnych kojarzą się z tym, że są dobrej jakości. Że za produktem stoi konkretna twarz, że za produktem stoi konkretna rodzina, która gwarantuje sobą, gwarantuje swoim nazwiskiem, że te produkty są dobre. Produkty te są chętnie kupowane przez konsumentów. Co więcej, produkty z firm rodzinnych na pewno są produktami polskimi, a poziom patriotyzmu gospodarczego i chęć kupowania produktów polskich, co wiąże się z tym, że zatrudnieni są polscy pracownicy, co wiąże się z tym, że odprowadzane są podatki do polskiego budżetu, jest coraz częściej postrzegane jako zaleta firmy i konsumenci często zwracają również na to uwagę. Podsumowując, w mojej ocenie raport daje takie poczucie firmom rodzinnym, że warto tą rodzinność pokazywać. Że warto pokazywać, że są to firmy lokalne, że warto pokazywać, że to są firmy, które mają pomysły, że warto pokazywać, że to są firmy, które będą trwały przez następne pokolenia w tym samym miejscu i dostarczając produkty, usługi dla tych samych konsumentów. Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jeden element, a mianowicie w badaniach pojawił się wynik, który wskazuje na pewien spadek pozytywnej tendencji. Otóż mniej respondentów niż w latach poprzednich odpowiedziało, że byłoby gotowych zapłacić za produkt z firmy rodzinnej więcej niż za produkty, które są dostępne na rynku od innych dostawców. I w teorii można by było powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj z tendencją spadkową, z jakimś problemem, który się na rynku pojawił. Natomiast nie jestem przekonany, czy ta interpretacja byłaby właściwa. Wynika to z tego, że oczywiście ja też nie byłbym gotowy zapłacić za produkt więcej, tylko dlatego, że on pochodzi z firmy rodzinnej. Natomiast byłbym gotowy zapłacić za produkt więcej, jeżeli to jest produkt o wysokiej jakości, jeżeli to jest produkt, za którym stoi pewna gwarancja, którą daje mi producent. I przedsiębiorcy rodzinni tego nie oczekują, żeby otrzymywać wyższe stawki czy wyższe wynagrodzenie za produkty tylko dlatego, że pochodzą one z firmy rodzinnej. Przedsiębiorcy oczekują tego, żeby uzyskiwać czy mieć takie same warunki pracy, działania jak inne podmioty, a ich produkty obronią się same. I być może one nie będą droższe ze względu na to, że pochodzą z firmy rodzinnej, ale konsumenci będą częściej po nie sięgali, albo będą one droższe ze względu na to, że będą prezentowały lepszą, wyższą jakość.